Cześć, witam wszystkich w pierwszym odcinku z cyklu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Story Mode. Gra rozpoczyna się, jak widzicie, tą wstawką, którą rozpoczynało się demo, czyli atakiem Kyuubi'ego na Konohę. Na razie wszystko wygląda spokojnie, ale niebawem to się zmieni. Tak, więc niech rozpocznie się batalia. Niech rozpocznie się obrona. To jest historia o bohaterze. Masashi Kishimoto, oczywiście oryginalne story and art. Należy oddać hołd twórcy głównemu. No i jest sam Kyuubi, jak widzicie, bardzo, bardzo ładnie odwzorowany. Naprawdę ta gra jest bardzo, bardzo ładna. Zresztą zdążycie się o tym przekonać jeszcze nawet... nie jeden raz. No i oczywiście Sharingan wokół Kyuubi'ego, jako że jest kontrolowany przez kogoś z klanu Uchiha. Jest to opowieść o bohaterze, który uratował wioskę przed wielkim, wielkim zagrożeniem. No i jak wiemy, Kyuubi atakuje Konohę. Sam początek w sumie Naruto. Tak się rozpoczyna pierwsza seria Naruto. Właśnie tą historią, że Lis o 9 ogonach. Ja jeszcze oglądałem z polskim dubbingiem pierwsze odcinki niestety. Więc Lis o 9 ogonach zaatakował wioskę ukrytą w liściach. Czy nie pamiętam, jak oni to tam zgrabnie to przetłumaczyli. Ale no tak się rozpoczyna cała historia. Oczywiście później w wydarzeniach poznajemy tak naprawdę, jak to się tam działo wszystko. No i w tym odcinku również poznamy drugą jakby stronę tego medalu, jak to dokładnie było. Jest sam czwarty Hokage, czyli Minato Namikaze. Jak mówiłem, to jest taki... ta historia w tym odcinku będzie przedstawiona troszeczkę tak... no tak pobieżnie bardzo. Głębszą jakby analizę w tym całym odcinku. Znaczy, z tej całej historii ataku Kyuubi'ego na Konohę poznamy nieco później. No i Kyuubi już zaczyna ładować swoją Biju Damę, więc coś będzie trzeba z tym zrobić. Oczywiście Minato sobie z tym poradzi bez problemu, jak pamiętamy. Tak, słynne jutsu teleportacji Minato, bardzo, bardzo potężne swoją drogą, sprawiło, że wielka, wielka Bijudama, wielka, wielka kula energii, kula czakry po prostu zostanie wystrzelona troszeczkę gdzie indziej, za wioską. Ciekawe, ile zwierząt ucierpiało w tym momencie, kiedy ta kula uwolnęła poza wioskę. W sumie on bronił bardziej te twarze tych Hokage niż swoją wioskę. No ale cóż tu się pojawiło za plecami? Pewien zamaskowany człowiek, który go ciężko trafić, gdyż no, jak widzicie, wszystko przez niego przenika. Jak widzicie, Minato zdołał użyć jutsu teleportacji. No i uciekł przed wyssającym okiem tego jegomościa, który oczywiście kontroluje tego całego Kyuubi'ego w tym momencie. I ja muszę wam powiedzieć, jestem już na bieżąco z mangą, więc wiem wszystko dokładnie, co się dzieje. Nie mogę więc wiedzieć więcej niż o Naruto, niż po prostu wiem, gdyż naprawdę jestem na bieżąco, więc wszystkie te rzeczy, które się dzieją teraz, no jakby ja je rozumiem, ale nie będę wam spoilerował, będę udawał, że na przykład nie znam tej historii. Żeby każdy z was poznawał ją jakby, no znaczy, z założenia zakładam, że każdy wie, o co tutaj chodzi, ale jeżeli ktoś by chciał chłonąć tę historię tak od początku, no to ma szansę. No i w tym momencie pojawia się pierwszy jakby wybór naszej drogi ninja, czyli możemy być albo legend, albo hero. To się różni tylko tym, że... Znaczy, to się różni poziomem trudności, jak widzicie. No i mamy tutaj opisane. Forma legend jest to walka z Mysterious Manem, czy tajemniczym jakby człowiekiem. Kim jest ten koleś? A wersja hero to jest jakby walka z Kyuubim, obrona wioski. Jak widzicie, Minato tutaj ma rozterki, możemy wybrać, którą drogą chcemy pójść. Ja jednak wezmę legend, tak zwaną drogę ninja, czyli
walkę z Masketmanem, ale mimo wszystko też będziemy walczyć z Cubim, więc nie ma strachu, że coś przegapimy. Po prostu dostajemy jakby punkty za każdy nasz wybór i dzięki tym punktom możemy potem sobie jakieś fajne itemki używać w czasie walki. No i niech rozpocznie się walka z Masketmanem, tajemniczym kolesiem, który no sporo nam tutaj krwi napsuł, jeszcze napsuje. Jest, mam go w Rasengan, bardzo ładnie, podładuje mi się troszeczkę. No i teraz oczywiście rozmowa, bardzo fajnie, że zrobili takie rozmowy w trakcie walki, bardzo mi się to podoba, ponieważ no fabuła jest pociągana troszeczkę do przodu, a nie mamy samych cutscenek, wiecie. No i w tym momencie uwolniłem się, wow, w tym momencie uwolniłem się w dowolnym momencie, gdyż Minato ma taką możliwość. Nie każda postać tak może, ale akurat Minato jest do tego zdolny, żeby uwalniać się w dowolnym momencie. Uwalniamy się przekrzywiając prawą gałkę analogową w dowolną stronę. No i w tym momencie jesteśmy oczywiście potężniejsi. Mamy do dyspozycji akurat w przypadku Minato specjalny dodatkowy atak. Ale niestety czakra nam spada w tym momencie. Maksymalna ilość czakry się nam zmniejsza. Jednak gdy oduwolnimy się tak jakby, no to czakra wraca do normy, więc nie jest aż takie to krzywdzące. Tak, Minato nie może nic zrobić, musi po prostu wierzyć, że trzeci Hokage poradzi sobie i reszta wioski z atakiem Kyubiego. No a tutaj trzeba się zająć tym kolesiem. A tymczasem właśnie w wiosce jest masakra. Kyubi rozwalił już większość wioski, podejrzewam. Znaczy ta wioska jest dość spora, więc musiał się troszeczkę natrudzić, żeby ją całą zmieścić z powierzchni ziemi, ale jak widzicie nieźle sobie tutaj poczyna. Kontrolowane oczywiście przez Masketmana. Nie wiem, czy Kyubi gdyby się uwolnił tak z własnej woli i jakby mógł robić to, co chciał, czy by też celowo niszczył tą całą wioskę. Podejrzewam, że tak, bo w tym momencie jest on nieźle takim wnerwionym bestią. No i jest sam trzeci Hokage, który w sumie nie pamiętam, dlaczego zrezygnował z bycia Hokage. Podejrzewam, że jest po prostu za stary na tą funkcję i dlatego odstąpił ją Minato młodszemu. No ale w takich kryzysowych sytuacjach się bardzo przydaje. Jak widzicie, gdy się nie jest Hokage, gdy się jest byłym Hokage, no to nie traci się wcale tego tytułu. Nadal jest się poważanym członkiem wioski, nadal trzeba go traktować należycie jako Hokage w końcu. No i dobra, zaraz, co tu mamy? Aha, niektóre ataki trzeba unikać po prostu, bla 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 bla. Kiedy pojawia się danger, trzeba po prostu uciekać. Tak, żeby nie dostać obrażeń. Okej, niech rozpocznie się walka. Możemy używać oczywiście jutsu, czyli katon, kulę ognia na Kyubiego i to jest chyba najlepszy sposób, żeby troszeczkę zadawać mu obrażeń. W momencie, kiedy... aha, mamy ten, możemy rzucać w niego shurikenami, używać ninjutsu. Ja będę się starał używać ninjutsu. Teraz, kiedy Kyubi jest blisko nas i podbijemy troszeczkę bliżej jego pyska, no to możemy go nawalać wielką pałą z Hiruzena, Saruto, trzeciego Hokage po prostu. Zresztą zaraz podejrzewam, będzie taka możliwość. Wabiju dama, co on strzelają? Strzela, trzeba uciekać. Dobra, Kyubi jest taki przykry, teraz oszołomiony, więc możemy zbliżyć się do niego. No i wielka pała Hiruzena Sarutobiego, czyli trzeciego Hokage, nieźle może tutaj mu obrażeń zadać. Jednak Kyubi się szybko z tego budzi, więc no to jest dobry sposób, efektywnie to wygląda, ale ale ja zazwyczaj wolę tutaj korzystać z ataków na odległość. No i w tym momencie udostępnili się nam też możliwość używania supportów, znaczy możemy wezwać supportów i oni puszczą też takie kule ognia, zaraz spróbuję to zrobić. Idźcie, moje sługusy! Dobrze, jak widzicie, kula ognia w jakiej multi wersji jest troszeczkę lepsza, jeżeli go trafi. Fajnie, że te kule ognia tak lecą daleko. No i dobra, rozpoczyna się troszeczkę fabularny jakby fragment, czyli Cho Baikano Jutsu w wykonaniu Choza Akimichi. Chozy Akimichi właściwie, czyli lidera chyba klanu Akimichi, no tak, lidera.
który postanowił się zająć dziewięcioogoniastym na własną rękę. No i tutaj odpowiadają się też quick time eventiki, które są nieodłączną częścią tej gry, aczkolwiek nie ma ich zbyt wiele. Ja grę już przeszedłem raz, więc teraz będę ją przechodził jakby za drugim razem. To jest jakby początek tej słynnej formacji Inoshika Cho w wersji dorosłej oczywiście, bo jeszcze dzieci tutaj podejrzewam nie mają. Nie wiem, czy Shikamaru, Ino i Shino się urodzili, ale raczej nie sądzę, ale nie tylko oni będą tutaj nam pomagać. Szybko musimy lać Kyubiego, póki jest na to możliwość. Dobra, uciekamy, bo już się wściekł. Katon! Bardzo, bardzo to ładnie ta walka wygląda. Jakoś jak grałem w demko i ta walka właśnie tam była też przedstawiona, no to troszeczkę się jakby martwiłem, że to będzie coś słabe, bo jakoś nie zachwyciło mnie, ale w pełnej wersji nie wiem czemu, jakoś bardziej mi się to podoba. Dobra, klan Inuzuka już przybył, więc możemy do rodziców Kiby biec. Jak wiemy, w sumie ojcem Kiby jest pies, a matką jest jakaś psia suka, ale dobra. Rzucimy im tutaj pie ciasteczka, żeby polecieli i atakowali Kyubiego. Lećcie! Nie wiem, czy to pedigree, czy inne jakieś wynalazki, ale psie żarcie zostało rzucone, więc mogli im się rzucić. Dobra, jedziemy! A nie jest wcale takie trudne. Okej, przebili się, biedne oko Kyubiego. Czy tam czoło? Nie wiem, co on dostał tak naprawdę. Tak, dostał sporo obrażeń Kyubi, no ale jednak to nie wystarczy. Wow, wow, wow. Zauważyłem, że on nie jest ogłuszony. Tak, niebawem pojawi się klan Nara. Na czele oczywiście jego jest ojciec Shikamaru, Shikaku. No i będzie można wtedy jakby dopełnić, kiedy już klan Yamanaka, czyli rodzice Ino, czy ojciec Ino właściwie, bo nie wiem, czy Ino ma matkę, nie. Chyba ma, pracuje w sklepie z kwiatkami. Klan Yamanaka, kiedy przybędzie i przyjedzie też klan właśnie Nara, będzie można zastosować Ultimate właśnie formację Inoshika Cho. I ona jest bardzo skuteczna, jak zresztą niebawem się przekonacie sami. Lećcie moje sugusy, katon, wszyscy naraz. O tak, dużo obrażeń Kyubi dostaje z taką kombinacją. To gdzie jest Nara? Gdzie jest to Yamanaka? Co oni teraz robią? W takim razie wioska jest rozwalona, a oni się opierdzielają. Powinni tutaj być już na pierwszej linii frontu, skoro są jakby jednymi z lepszych Joninów w wiosce. Mają tą swoją słynną formację, więc powinni tutaj warować i czekać na rozkazy trzeciego Hokage, ale może mają jakieś inne sprawy do załatwienia, nie wiem. Ojciec Ino pewnie musi kwiatki swoje sprzedać, czy zabezpieczyć towar przed zniszczeniem, a w sumie nie wiem, czym się zajmuje ojciec Shikamaru. Chyba jest bardziej taki ninjowaty niż Yamanaka. Dobra, jedziemy. Inoichi się chyba nazywa ojciec Ino. Dobra, są już gotowi klan Nara. Gdzie oni są? Rozpocznijmy operację. Nara klan, Shikaku Nara. Używamy jego słynnego cienia. Jedziemy. Tak, unieruchomiony Kyubi dostał pierdziel od ciosy, teraz jest ogłuszony, no i Inoichi Yamanaka właściwie nie przyjmuje kontroli nad Kyubim, jak mi się wydawało, tylko zobaczcie, co on robi. Synchronizuje wszystkich w wiosce, żeby zaatakowali w tym samym momencie swoimi najlepszymi atakami. Jak widzimy, udało się odeprzeć atak Kyubiego. Wykonaliśmy zadanie i nawet udało nam się bonusowe wyzwanie osiągnąć, czyli jakby jesteśmy, no nie straciliśmy dużej ilości życia, jakieś tam pierdołki za to dostaniemy oczywiście. A sam Kyubi, no, leży ogłuszony. Aczkolwiek niepokonany w całości oczywiście. Ale wpierdziel malutki dostał. Jednak cały czas jest kontrolowany przez Sharingana. Konohawa makenzo.
Tak, walka będzie kontynuowana, a tymczasem Minato i zamaskowany człowiek walczą i się udało. Tak, w tym momencie Minato zerwał pieczęć, która łączyła zamaskowanego człowieka i Kyubiego, czyli Kyubi w tym momencie nie jest kontrolowany przez tego gościa, ma jakby własną wolę w tym momencie, co jest dobre, gdyż nie jest cały czas zmuszany do ciągłego ataku. No i niech rozpocznie się ostateczny cios, ostateczna walka, podejrzewam. Chyba nie wiem, czy ostateczna, ale udało się. Minato rozkminił bardzo, bardzo szybko jakby jutsu tego Masketmana, które pozwala na to, żeby wszystkie ataki prześwitywały przez niego, przelatywały. No i udało mu się złapać słaby punkt w tej właśnie operacji. Wow, Rasengan! Jest, udało mi się Ultimate, bardzo, bardzo ładne. To samo co w Generations, to prawda, ale jak, po co zmieniać coś, co jest fajnie zrobione. さすが四代目ホカゲ。この俺に適図をくれ。キュービを引き離すとはな。だがキュービはいずれ俺のものになる。俺はこの世を滑るもの。やりようはいくらでも。あの感じ、嘘で言っているんじゃない。けど、 今。 Tak, Minato odparł atak Masketmana, zamaskowanego kolesia. No i teraz przydałoby się pomóc w walce z Kyubim, nieprawdaż? Jako czwarty Hokage ma obowiązek chronić swoją wioskę. No i oto sam Minato! I Gamabunta, czyli wielki żabi król, nie wiem w sumie jak to powiedzieć, ale szef żab, nie wiem czy taki ultra szef, ale coś tam, ktoś chyba jest powyżej niego. Tak, Minato ma jakiś plan, żeby coś zrobić, a mianowicie... Dokładnie, teleportować się gdzieś poza wioskę, żeby Kyubi nadal nie wyrządzał jakichś szkód. No i właśnie tam, w tamtym miejscu się to wszystko pojawiło, Minato razem z Kyubim. Kyubi chyba biedny, nie zorientowany, gdzie on jest w tym momencie. Ale walka się jeszcze nie skończyła. Kai。大切なものを守るため、最後まで戦った。ここまでは何とかできた。けど。 俺の chakra はもう。Chakra się skończyła, no ale Kyubi już zauważył Minato, więc będzie ciężko. No ale jakoś trzeba go zatrzymać. Tak rozpoczyna się historia bohatera. Ostatecznie nie zapomnij.